Dzisiaj chciałabym Wam opowiadać o tym, jak stworzyć plan działania. Można to podzielić oczywiście na kilka wątków i kilka tematów. Ja poruszę plan, ogólnie harmonogram prac remontowych i czy robić to samodzielnie, jak to zrobić samodzielnie i kiedy tworzyć i kiedy współpracować z projektantem, jak wybrać projektanta. Są to takie trzy wątki, które omawiam w kursie troszeczkę osobno. W książce też jest to niby w jednym dziale, ale są to elementy takie dosyć osobne. Dlatego chciałabym, żebyście... Cześć Marika. Dlatego chciałabym, żebyście zadawali pytania, bo wtedy bardziej precyzyjnie będę mogła Wam o wszystkim powiedzieć. Dla osób, które mnie nie znają, które będą oglądały tego live'a później, bo zawsze mnie prosicie o powtórki, nazywam się Agnieszka Pasieka-Adamek i od 12 lat prowadzę studio projektowe ATO. Zajmuję się projektowaniem wnętrz kompleksowym, czyli od projektu poprzez realizację. Są to projekty raczej dużych pomieszczeń, dużych domów, apartamentów i biur. Robiłam bardzo duże projekty i bardzo różnorodne, ale teraz ograniczyłam właśnie ten zakres projektowy. Jestem też autorką książki Od inspiracji do realizacji, czyli Jak pięknie mieszkać, którą polecam wszystkim, którzy samodzielnie urządzają swoje wnętrza bądź zaczynają swoją przygodę z projektowaniem wnętrz. Bardzo dużo projektantów wnętrz też kupuje tę książkę, ale jest ona napisana dla każdego, kto urządza i kto jest laikiem. Cześć Justyna, widzę, że się powoli zbieracie. Na tego live'a udało mi się nawet opanować funkcję przełączenia widoku. Nie wiem, czy... Aha, tu mam ściągę, jak to robić. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Jak macie jakieś pytania, to piszcie koniecznie. Zacznę od cytatu z książki, ale to nie jest cytat ze mnie, to jest pytanie od jednej z moich klientek, jednej z moich czytelniczek, która napisała do mnie tak. Remont mieszkania zaplanowałam na wiosnę przyszłego roku. Chcę wszystko dobrze zaplanować, od czego zacząć i jak to zrobić. I właśnie takie maile były początkiem do tego, aby napisać rozdział mojej książki, mówię o tej książce, i aby podzielić się z Wami właśnie informacjami na ten temat, które mam nadzieję będą bardzo przydatne i pozwolą Wam zrealizować to swoje wymarzone gniazdko lepiej. I teraz tak, po pierwsze wszystko, cały ten plan działania powinniśmy zacząć wcześniej. I od tego, czy robimy to z projektantem, czy bez, zależy tak naprawdę, jakie dalsze kroki powinniśmy poczynić. I teraz, kiedy wybrać projektanta, jak wybrać projektanta, czy nas na to stać, czy nas nie stać, no to są takie pytania, które zadaje bardzo dużo osób, które nigdy nie pracowały z projektantem, a tak naprawdę każdy z nas musi urządzić swoje wnętrze, musi wybrać meble do kuchni, musi wybrać łóżko, musi wybrać podłogi itd., itd. I jak jeżdżę po sklepach, po jakichś marketach budowlanych, po sklepach z armaturą i tak dalej, to cały czas widzę takie scenki, gdzie stoi najczęściej dwie osoby, no różnie to bywa, powiedzmy, że małżeństwo, jakaś para albo mama z córką i albo spokojnie, albo kłócąc się wybierają poszczególne elementy. I właśnie zadają takie pytania, ale czy to będzie pasowało? No co myślisz, kochanie? I wczoraj byłam chyba w Castoramie po coś, jakiś tam preparat. No i właśnie była taka para po 60. I ta pani pokazuje temu swojemu mężowi po kolei płytki. Mówi, no zobacz, a te jak ci się podobają, a te są w ogóle cudowne, te bym wzięła. I on tak z takim znudzeniem stoi i ogląda te płytki i mówi, że no dobrze, kochanie, weź jakie ci się podobają, jakie będą dobre. No i to jest taka scenka miła. Ten pan jest oczywiście, chciałby już mieć święty spokój, wrócić do domu, on się na tym nie zna, niech żona wybiera. Żona z kolei potrzebuje wsparcia. Bardzo często potrzebujemy wsparcia tego, czy nasza decyzja jest dobra, czy elementy, które wybraliśmy do domu, to są te elementy, czy ta sofa będzie się podobała mojemu mężowi, chłopakowi, czy spodoba się mojej mamie teściowej itd., itd.
i ciężko nam podejmować decyzje. I chyba to jest najtrudniejsze w ogóle w aranżacji wnętrz, że musimy podjąć bardzo dużą ilość decyzji. I jeżeli nie mieliśmy kiedykolwiek w ogóle kontaktu z projektantem, albo nie byliśmy gdzieś, gdzie wnętrze było zaprojektowane przez projektanta, czyli jacyś nasi znajomi nie korzystali z usług projektowych, to tak naprawdę nie wiemy, czy możemy sobie na to pozwolić, czy nie, na czym ta usługa w ogóle projektowania polega i czy będzie nas na tą usługę stać. I teraz, żeby jak gdyby świadomie podjąć decyzję, no to musimy czegoś się dowiedzieć. Jeżeli tych dylematów projektowych, tych decyzji do podjęcia mamy bardzo, bardzo dużo, no to zaczynamy się zastanawiać, czy to nas za bardzo nie przytłoczy, czy to nie jest dla nas zbyt stresujące i zaczynamy w internecie szukać. Wpisujemy sobie projektant wnętrza, na przykład Poznań i oglądamy po kolei strony różnych projektantów i zastanawiamy się. No ale nie robiliśmy tego wcześniej, no nie wiemy w ogóle na czym to polega, ile to kosztuje, ile to trwa i najczęściej wydaje nam się, że to trwa bardzo krótko i zgłaszamy się do tego projektanta, można powiedzieć, z prośbą o to, żeby on zrobił ten projekt już. No tak się po prostu, słuchajcie, nie da. Projekt to jest ileś set godzin, w zależności oczywiście od wielkości mieszkania i domu, więc jeżeli będziemy chcieli, żeby ktoś nam pomógł, żebyśmy nie musieli stać w tym budomarkecie czy gdzieś tam z drugą osobą, z koleżanką, przyjaciółką, mężem czy chłopakiem i pytać się, czy ten kolor, czy ten, a płytki to dopiero przecież początek, bo trzeba wybrać jeszcze silikony, fugi i tak dalej, no to warto się zastanowić, czy ja mogę podjąć tą współpracę z projektantem i na czym to polega, na czym ta współpraca polega, ale żeby to zrobić, trzeba sobie zostawić zapas czasowy. Czyli obojętnie, czy będziecie chcieli to robić z projektantem, czy samodzielnie urządzacie dom, powinniście co najmniej 3-6 miesięcy wcześniej zacząć to wszystko planować. Projekt mieszkania 50-metrowego, kompleksowy, z wszystkimi produktami, będzie trwał około 2 miesięcy. Jeżeli zgłosicie się do projektanta w momencie, kiedy już macie ekipę remontową, to jest trochę za późno. Wtedy, ja może jeszcze o tym później powiem, wtedy może warto wziąć konsultację, ale nikt dobrego projektu Wam nie zrobi w tydzień. To jest po prostu fizycznie niemożliwe, ja też o tym później popowiadam. Ale jeżeli chcecie to zrobić sensownie i zaplanować to wszystko, to zaplanujcie sobie wcześniej, że dajecie sobie 3 albo 6 miesięcy na to, żeby poszukać różne rzeczy, różne produkty, żeby policzyć koszty i zaplanować to wszystko. I teraz ktoś by mógł powiedzieć, no dobra, ale ja tutaj odbieram za tydzień klucze, muszę, tak? No okej, nie masz już tego czasu, nie możesz się przygotować, ale mogłaś to zrobić, tak? Czyli dla tych wszystkich osób, które jeszcze mają ten czas, jest możliwość zaplanowania tego wszystkiego wcześniej. Czyli wyznaczamy sobie 3 miesiące, jeżeli możemy 6 miesięcy, jeżeli dom się dopiero zaczyna budować, już na tym etapie myślimy o tym, żeby zacząć projektować wnętrze. Jeżeli robimy i chcemy to zrobić samodzielnie, też potrzebujemy na to czasu. I teraz, tak jak opowiadam o tym w książce, czy w kursie, czy na tych live'ach, to jest już 6 live, więc będziecie mogli się cofnąć i zobaczyć właśnie, jak szukać inspiracji, jak je gromadzić, jak stworzyć budżet i tak dalej. I jeżeli te wszystkie kroki zrobicie po kolei i właśnie na to potrzebujecie tych 3 miesięcy, to będziecie świadomi tego, co Wam się podoba, jakie kolory wybrać. Nie będziecie musieli stać w markecie po 3-4 godziny, wybierać kolory, jeździć non-stop z jakimiś tam próbkami i malować ściany po kolei, tylko będziecie mieli to sprecyzowane. I teraz właśnie o to chodzi, że to przygotowanie, to planowanie do remontu, to nie polega na tym, żeby pójść tylko do banku, wziąć jakiś tam kredyt, a do tego też musicie zaplanować, jaki macie budżet i ile pieniędzy będziecie potrzebowali. O tym mówiłam na poprzednim live'ie. Więc musicie wiedzieć dokładnie, jakie rzeczy będziecie wybierali, jakie rzeczy będziecie kupowali, ile one będą kosztowały i kiedy Wam ten budżet się na przykład może skończyć. Więc planowanie polega na tym, żeby dać sobie czas na to, żeby przejść przez wszystkie kroki jak gdyby projektowe, które przechodzi normalnie projektant, Wy musicie przejść sami. I teraz Wy się nie zajmujecie na co dzień projektowaniem wnętrz, więc nie macie o tym pojęcia. Dlatego dobrze jest się do tego przygotować i możecie wykorzystać tą wiedzę, którą ja Wam daję, żeby po kolei, krok po kroku przerobić te live'y, przerobić te ćwiczenia. Możecie oczywiście, jeżeli macie ochotę, przerobić książkę, możecie przeczytać sobie, co jest w tej książce w streszczeniu, możecie sobie zrobić kurs.
A o projektancie powiem za chwilę, kiedy z niego korzystać, ale musicie się do tego fizycznie przygotować. Czyli tak, budżet, o którym mówiłam, kolory, stylistyka, inspiracje, wykonawca, czyli ekipa remontowa, musicie skądś ją mieć, tak? Za chwilę o niej powiem. Ja może sobie przyjadę po kolei, żeby o niczym nie zapomnieć. Mam tu całą moją listę, którą sobie już wcześniej stworzyłam do książki. Musimy wiedzieć, gdzie wszystko kupić, tak? Czy kupujemy w sklepach stacjonarnych, czy kupujemy przez internet. Jeżeli chcemy mieć meble na zamówienie, jakieś szafy wnękowe, kuchnie i tak dalej, musimy przewidzieć to już wcześniej i znaleźć sobie stolarza. Nawet jeżeli nie mamy sprecyzowane na samym początku te 3 miesiące, 6 miesięcy, czy nawet rok wcześniej, jaka ta kuchnia ma być i tak dalej, to jest już dobry moment, żeby poszukać sobie firmy stolarskiej, która będzie nam wykonywała te wszystkie meble. Kolejna rzecz. Ekipa remontowa. Ekipa remontowa nie przyjdzie nam z dnia na dzień. Jeżeli to jest dobra ekipa, to musimy na nią poczekać nawet 6 miesięcy, nawet rok. Już teraz, wcześniej, możecie się dowiedzieć od znajomych, czy oni polecają, nie polecają, jak zrobili ten remont, na jakich zasadach współpracują. Żeby zebrać sobie kilka adresów, żeby mieć do kogo zadzwonić i też nie odkładajcie tego na koniec, albo jak dostaniecie klucze, to też jest bardzo częsty błąd. Ludzie dostają klucze, albo zbliża się termin oddania mieszkania bądź domu przez budowlańców czy tam deweloperów i wtedy oni zaczynają szukać ekipy remontowej. To jest za późno. Tak samo jak jest za późno na projektowanie wnętrz, tak samo na ekipę. Kolejna rzecz to są elementy, na które się długo czeka. Drzwi, podłogi i tak dalej. O nich będzie też osobny live, więc powiem więcej. I elektryka. Musicie wiedzieć, jeżeli chcecie cokolwiek przerabiać, jeżeli tej elektryki nie macie, jeżeli nie wiecie, gdzie mają być punkty świetlne. Bardzo często deweloper daje Wam możliwość zmiany układu funkcjonalnego. To jest świetny moment, te pół roku, czy nawet wcześniej, do tego, żeby się przygotować i sobie ten układ funkcjonalny zrobić. Dlatego, że jeżeli zaplanujecie to wcześniej i będziecie mieli układ funkcjonalny, do tego będziecie mieli zaprojektowaną inaczej instalację wodną, kanalizacyjną i elektrykę, to nie będziecie musieli płacić za poprawki. A przy mieszkaniu na przykład 70-100 metrowym, jeżeli my projektujemy właśnie wnętrza i one są już w stanie deweloperskim, to najczęściej koszt takich przeróbek to jest 6000, 7000, w zależności od tego oczywiście co zmieniamy, samej elektryki, tak samo wodkan, czyli jakieś różnego rodzaju podkucia, żeby zrobić odpływy liniowe, żeby zrobić jakieś ogrzewanie podłogowe i tak dalej, to generuje koszt nawet do 12 tysięcy za same przeróbki, więc możecie tego uniknąć, jeżeli kupicie wcześniej. Jeżeli kupujecie już mieszkanie, które jest daleko, że tak powiem, w polu i ta cała instalacja jest zrobiona, no to będziecie musieli liczyć się z tymi kosztami, dlatego im wcześniej sobie to zaplanujecie, tym lepiej. I teraz tak, ktoś by mógł powiedzieć, no ale my jesteśmy na etapie szukania mieszkania, no jak znajdziemy, to musimy szybko jak gdyby remontować, robić i tak dalej. Nie wiemy, czy to będzie rynek pierwotny czy wtórny, ale będziemy musieli szybko działać. No to tym bardziej, nawet jeżeli nie macie tego rzutu, nie wiecie ostatecznie, czy to mieszkanie będzie miało taki układ czy taki, to na pewno wiecie, ile macie pieniędzy i mniej więcej jakie metraże oglądacie, jakie szukacie. Więc już wcześniej możecie sobie zdefiniować, jakie kolory Wam się podobają, jaka stylistyka Wam się podoba, obejrzeć różne produkty, spisać sobie ceny, a przede wszystkim stworzyć budżet. Bo jak będziecie się zgłaszali po kredyt i będziecie chcieli dostać również kredyt na wyposażenie, to nie strzelajcie z kosmosu i nie wpisujcie jakichś kwot, które później Wam nie wystarczą. A jeżeli nie stać Was na to, żeby brać większy kredyt albo nie chcecie tego robić, albo chcecie tylko po prostu jakieś minimum wykończyć, to też musicie wiedzieć, jak to policzyć. I teraz tak, może o tym opowiem, bo to chyba jest taki temat, z którym każdy ma problem, czyli jak to policzyć. Słuchajcie, najlepiej policzcie 2000 za metr kwadratowy. I mówię teraz to naprawdę świadomie. Niektórzy mówią, ale ja tam w internecie przeczytałem, że 500 zł za metr kwadrat, 3000 zł za metr kwadrat i da się zrobić. Jeżeli chcecie zrobić całe wnętrze, czyli policzyć robociznę, materiały, wszystkie meble na zamówienie i na zamówienie, podłogi, płytki, listwy, drzwi, całą armaturę, łazienkę, oświetlenie, coś, co się znajduje na oknach, czyli rolety, nie wiem, plisy, żaluzje rzymskie, cokolwiek.
powieszenie ramek, powieszenie wszystkich sprzętów i tak dalej, to naprawdę tyle Wam wyjdzie. Oczywiście im mniejsze mieszkanie, tym wyjdzie Wam za ten metr kwadrat więcej. Jeżeli oglądamy różne wyceny w internecie, na przykład w stanie deweloperskim pod klucz, i tam jest podane, są na przykład jakieś trzy pakiety. Pakiet podstawowy, basic, nie wiem, 800 zł za metr kwadrat, później jakiś tam, czy tam silver, gold i jakiś tam platinum. Kolejny mamy 1000 tam złotych, a później mamy na przykład 1500 zł za metr kwadrat. To przeczytajcie dokładnie, co tam jest podane, bo to nie jest wykończenie pod klucz, że macie wszystko. W standardzie dewelopera macie jakieś tam podstawy, później ten standard podwyższony, właśnie te pakiety dają Wam na przykład zrobienia aneksu kuchennego, to, że macie wszędzie podłogi, drzwi, że łazienka jest zrobiona, ale nie macie mebli w środku. Ja jeszcze się z tym nie spotkałam, oczywiście różnie to może być, ale to nie jest to samo, o czym ja teraz mówię, czyli te 2000 za metr kwadrat to nie jest to samo. Jeżeli robicie pod wynajem, to oczywiście możecie tą cenę obniżyć nawet do 1000 zł za metr kwadrat, bo i takie mieszkanie widziałam, ale jest to bardzo ciężkie do zrobienia, szczególnie przy takich małych wnętrzach i małych metrażach, na przykład 37 metrów, 47 metrów, jakieś kawalerki albo jakieś malutkie mieszkania, no to tam po prostu nie da się tego zrobić, dlatego że te metry nie są, nie rozkładają, ta cena nie rozkłada się proporcjonalnie na metry, bo jeżeli my mamy mieszkanie 80-metrowe i mamy jedną łazienkę i mamy jeden salon i sypialnię i w takim 47-metrowym też mamy jedną łazienkę, salon i sypialnię, no to my tak naprawdę oczywiście mamy więcej ilości tam podłogi, ale mamy znowu tylko dwie czy trzy pary drzwi. Mamy kuchnię, która troszkę może będzie większa, a w salonie mamy też jedną sofę, jeden fotel, telewizor i tak dalej. Jeżeli to wnętrze oczywiście jest bardzo duże i ma tam, nie wiem, 200 czy 300 metrów, no to tych pomieszczeń mamy więcej. Ale im mniejsze to wnętrze, to tak naprawdę musimy to minimum funkcjonalności spełnić. Czyli musimy mieć aneks kuchenny, musimy mieć miejsce do spania, miejsce do odpoczynku, nie wiem, telewizor, rzutnik, korytarz i łazienkę. I dlatego wtedy na ten metraż wychodzi nam więcej. I teraz jak robię nad budżetem, ja prowadzę studiów 12 lat, ale budżetujemy chyba 7, musiałabym sprawdzić 7 chyba lat, odkąd stworzyłam właśnie budżet 23H, czyli stworzenie budżetu, który bardzo szybko pozwala policzyć te koszty. I teraz ten budżet, ja mówiłam o nim na poprzednich live'ach, on może Was uchronić właśnie przed efektem pojedynczej żarówki, tak? Przed efektem tego, że zadzwoniła na przykład kiedyś do mnie pani i 10 lat ma nieskończone wnętrze, mieszkanie, dlatego że na początku mieli za mało pieniędzy, kupili bardzo drogą podłogę, listwy są przypodłogowe, niedokończone, niepołożone, bo drzwi były kupowane później i wszędzie jest pełno niedoróbek i ludzie potrafią tak mieszkać i żyć 10 lat, dlatego że nie liczą tych kosztów. Na przykład bardzo im się podoba drewniana podłoga, kupują podłogę za 300, nie wiem, złotych za metr kwadrat, po czym okazuje się, że do tego dochodzą kleje, robocizna, położenie wychodzi 500 ileś i nagle po prostu mają podłogę, mają drzwi i nic więcej nie mają, tak? Bo się okazuje, że metraż razy ilość i nie wystarcza tych pieniędzy. Dlatego tak ważne jest, żeby sobie to wszystko policzyć wcześniej. I jest to jeden z głównych kroków w planowaniu. Jeżeli chcecie to zrobić samodzielnie, ja Wam może jakiś taki schemat pokażę. Cześć Justyna, druga, cześć Natalia. Natalia już wie, o co chodzi w mieszkaniach i urządzaniu. Ja Wam coś pokażę tutaj takiego. Zrobimy jakieś małe udostępnienie ekranu. Może taki mój szkic z przeszłości. Jak tworzyłam właśnie książkę, stworzyłam sobie taki fajny szkic. Teraz mój kamerka to jest jedynka. Powinniście chyba widzieć. Zaraz zobaczymy, czy widzicie. Muszę być pewna, czy jedynka włączyła Was. Nie, jedynka to jest tylko kamerka. A to sorry, to chyba dwójka. Dwójka i troszkę się pomniejsza.
Czekaj, może jeszcze trochę. I teraz zobaczcie. Plan działania. Bez projektanta z projektantem. Jeżeli robimy to wszystko samodzielnie, po pierwsze musimy znaleźć ekipę remontową i musimy ją pilnować. To jest clue. Kolejna rzecz. Ta z tych pierwszych, o których mówiłam w poprzednich live'ach. Znalezienie inspiracji, naszkicowanie układu funkcjonalnego, żebyśmy wiedzieli mniej więcej, gdzie co będzie, ołówkiem nawet na jakimś rysunku od dewelopera. Stworzenie kosztorysu, policzenie materiałów, jakie materiały chcemy, jakie lampy, meble i tak dalej, i zamówienie produktów. I to są jak gdyby tak w wielkim skrócie rzeczy, które musimy zrobić bez projektanta. Jeżeli robimy z projektantem, to naszym głównym zadaniem jest znalezienie odpowiedniego projektanta. I to jest clue. Bo tak naprawdę projektantowi teoretycznie możecie zlecić wszystko. Oczywiście, jeżeli dane studio projektowe się tym zajmuje, czyli projekt, zamówienia tych produktów, nadzór nad realizacją, poproszenie o wsparcie w postaci ekipy remontowej itd. Projektant tworzy dany projekt oczywiście w zależności od wielkości lokalu 2-3 miesiące, jeżeli to jest, ja mówię o całych mieszkaniach, domach, nie mówię o pojedynczym projekcie łazienki czy kuchni, żebyście dobrze mnie zrozumieli. Jeżeli na tym chcecie poprzestać, czyli zlecacie ten projekt, musicie znaleźć ekipę remontową, która Wam wyceni zrobienie tego projektu. Musicie mieć kosztorys i to najlepiej by było, jakby zrobił Wam projektant, ale wiem, że niestety z tym jest problem, bo projektanci jeszcze nie do końca potrafią liczyć te koszty i jest to problem. I później kolejne to jest zamówienie produktów i nadzór nad projektem. Nadzór możecie zlecić, ale możecie sami też pilnować, możecie wziąć sobie nadzorcę budowlanego. I to jest jak gdyby taka najkrótsza droga. Ja sobie troszeczkę to powiększę. Zobaczcie, tutaj mam formę taką graficzną, ja później udostępnię do pobrania, która może też Wam to ułatwić. Czyli możecie sobie takie coś wydrukować i zrobić sobie odhaczanie. Znalazłam jakąś firmę, 2-3 firmy, możecie zrobić ogłoszenie na Facebooku, porozmawiać z nimi wcześniej. Jeżeli macie już ten lokal, macie to mieszkanie albo ten dom, możecie ich zaprosić na budowę, żeby obejrzeli, żeby oszacowali, ile będą kosztowało szpachlowanie, tynkowanie ścian, co tam w ogóle trzeba w tym domu zrobić. Kolejna rzecz to jest zaplanowanie budżetu, o tym mówiłam na live, więc się już nie będę powtarzała. Stworzenie projektu, czyli gdzie co jest, jakiś układ funkcjonalny, o tym też mówiłam na live. Znalezienie, bo tutaj mamy znalezienie firmy, przepraszam, tu było znalezienie firmy projektowej, ale jeżeli nie robimy to z projektantem, to oczywiście znalezienie ekipy remontowej i później znalezienie firmy stolarskiej. Też możemy się zapytać różnych osób, które urządzały niedawno wnętrze, z jakich stolarzy korzystali i wtedy będziemy mogli się umówić na takie spotkanie. Dlaczego te rzeczy są ważne? One są ważne na samym początku, dlatego że te osoby mogą nam pomóc zadecydować, z czego my chcemy mieć to wnętrze zrobione, szczególnie na przykład jeśli chodzi o meble. Bo jeżeli my nie mamy zaprojektowanych mebli, to będziemy mogli obejrzeć materiały, z których mogą być wykonane meble, zobaczyć jakie są nietypowe systemy, jakieś specjalne szuflady, jakieś prowadnice, szafki, które się otwierają do góry, na bok i tak dalej. I te wszystkie rzeczy będziemy mogli zobaczyć właśnie w tej firmie. Jeżeli będziemy mieli większą wiedzę na ten temat, no to łatwiej nam będzie później zaprojektować samodzielnie to wnętrze. Jeżeli zlecamy to projektantowi, no to tak naprawdę nas to nie interesuje, bo projektant się zajmuje tym na co dzień, on może dobrać te wszystkie rzeczy. My tylko musimy określić, że nie wiem, lubimy jasne wnętrza, jasną kuchnię, chcemy mieć, nie lubimy mebli, nie wiem, w ciemnym kolorze, albo chcielibyśmy mieć czarne fronty meblowe i tak dalej. I projektant już wybierze te wszystkie produkty, te wszystkie produkty za nas. Zaraz Wam jeszcze coś tutaj pokażę. O, dobrze, może to. Teraz, nie wiem, to jest dosyć małe, nie wiem, czy to w ogóle będziecie widzieli. Ja udostępnię Wam jeszcze taki skrót. Przed chwilą pokazałam Wam ręcznie rozpisane z projektantem bez. Będziecie mogli sobie to pobrać. To też pokazuje jak gdyby takie główne, kluczowe elementy planowania i one mogą Wam ułatwić, także Wam tą grafikę też udostępnię. I udostępnię Wam taką grafikę, która pokazuje po kolei, jakie rzeczy musicie sobie odhaczyć i jakie rzeczy musicie wziąć pod uwagę i zaplanować.
Cały proces z projektantem jest na pewno szybszy. Jeżeli robicie to samemu, będziecie potrzebowali o wiele więcej czasu. Dlatego tak ważne jest, żeby to zaplanować, żeby sobie dać ten czas wcześniej. I teraz jak pokażę Wam, ile czasu w ogóle zajmuje poszukanie tych wszystkich rzeczy, to możecie się też troszeczkę zdziwić. Zobaczcie, średnia ilość mebli, produktów, wszystkich elementów do aranżacji wnętrz, żeby móc zrealizować mieszkanie, dom i tak dalej, to jest 150-250 sztuk. Czyli tyle elementów będziecie musieli, tyle będziecie musieli dokonać wyborów. Oczywiście tych wyborów będzie jeszcze więcej, bo ja upraszczam i na przykład wrzucam sobie w budżecie, do którego macie dostęp, o którym mówiłam w poprzednim live'ie, daję pozycję na przykład kuchnia, tak? A w samej kuchni tych produktów macie ileś do wyboru. I to będziecie musieli sami wszystko wybrać, dlatego zostawcie sobie trochę tego czasu. Ilość czasu potrzebna na znalezienie produktów to jest od 5 do 20 godzin tygodniowo, a może być tego więcej. Jak ja jeżdżę po sklepach, to widzę, jak ludzie po prostu mówią, że na przykład już 6 miesięcy gdzieś tam jeżdżą i szukają, tak? Albo no, znam takie osoby, które potrafią odwiedzić wszystkie supermarkety, wszystkie miejsca, gdzie jest na przykład ceramika, płytki, i obejrzeć wszystkie płytki, które są dostępne w Poznaniu. No to zobaczcie, jaki ogrom czasu jest potrzebny. I teraz co to powoduje? No takie rozbicie, bo wiem, że te osoby mają problem z decyzyjnością, do tej pory nie zrealizowały danego wnętrza, bo nie mogą się zdecydować. Oczywiście, jeżeli mamy nóż na gardle, to jest inna historia, dlatego że wtedy my musimy coś wybrać, ale jeżeli mamy dużo czasu, na przykład rok czy półtora, to zaczynamy kombinować, więc też trzeba wyważyć ten czas przygotowania, żeby on nie był aż tak długi, żebyśmy nie robili jakichś głupot i nie wybierali spośród miliona płytek, które są dostępne, bo nie chcę Was martwić i straszyć, ale codziennie powstają nowe płytki i one później są dostępne do wyboru, więc też musicie podjąć jakąś decyzję. Jeżeli przerobicie te wszystkie kroki, o których ja mówię w live'ach, albo do tych osób, które mają książkę, albo są uczestnikami kursu, no to widzicie, jeżeli przerobicie po kolei te wszystkie kroki, to będziecie mieli naprawdę 100% więcej szans na zrealizowanie tego wnętrza takiego, że będziecie zadowoleni, że będziecie mieli efekt wow, że będzie to wnętrze funkcjonalne, że te kolory Wam się będą podobały, że nie będziecie musieli po prostu wszystkiego tak szybko zmieniać. To daje nam, zobaczcie, te godziny dają nam nawet 80 godzin miesięcznie. I dlatego, jak znam niektóre osoby, to po pracy albo całe weekendy jeżdżą po sklepach, od rana do nocy je wybierają. Dużo rzeczy możecie zrobić w zaciszu domowym, stworzyć sobie ten katalog z inspiracjami, o których ja mówiłam na jednym z pierwszych live'ów, i później robić selekcję, drogą selekcji wybierać. Było 10 foteli, mamy 5 foteli, mamy 3 fotele, mamy 1 fotel, tak? I na końcu zostajemy z jednym produktem. Mamy budżet, więc wiemy, że ten fotel nie może kosztować więcej niż 1000 na przykład złotych, czy tam, nie wiem, 500, czy 2000. Mamy jakieś wytyczne, które umożliwiają nam szybsze podjęcie decyzji i realizację. Bo właśnie z podejmowaniem decyzji, z wyborem, najwięcej osób ma problemu przy aranżacji. Trzeci krok, zobaczcie, ilość czasu potrzebna na wyszukanie produktów w internecie i na zamówienia. Ja tutaj podałam strasznie mało, 5-15 godzin. Ja wiem, że teraz jak jest Instagram i Facebook, to ludzie w pracy, po pracy non-stop oglądają i szukają, nie? Czyli bardzo dużą ilość musicie wygenerować tego czasu, żeby to wnętrze zaprojektować samodzielnie. Ilość czasu potrzebna na znalezienie wykonawcy, opracowanie i sprawdzenie umowy itd., itd. I teraz nieraz mamy szczęście i znajdziemy w 2-3 dni, ale oczywiście zależy wszystko, w jakiej miejscowości żyjemy. Czy to jest małe miasto, wioska, czy to jest Warszawa, Poznań, Kraków czy Łódź. Ale coraz dłużej się czeka na wykonawców, na takich wykonawców, którzy są dobrzy, którzy mają wszystkich podwykonawców od wszystkich branż, czyli elektryka, osobę, która położy nam podłogę, jakiegoś parkieciarza, osobę, która nam wyszpachuje, wytynkuje ściany, która położy nam elektrykę. Więc to może być nawet kilka miesięcy. Dlatego te 3 miesiące, te 3-6 miesięcy, o których ja mówiłam, tak jest ważne, żebyście mieli na zaplanowanie i wybranie tych rzeczy. I teraz tak, jeżeli Was ten ilość czasu przeraża, no to wtedy powinna się Wam zapalić lampka, okej, no to może ja komuś to zlecę. I kolejna rzecz, no tak, ale czy mnie na to stać? I teraz jak sprawdzić, czy mnie na to stać, ile kosztują usługi projektowe? Usługi projektowe mogą kosztować przeróżnie, w zależności od miejscowości, od zakresu pracy.
Ale jeżeli chcecie mieć taki projekt, że wy tak naprawdę nic nie robicie, tylko podejmujecie jak gdyby decyzje i dajecie wytyczne projektowe, bo one są ważne, czyli mówicie o wszystkich swoich potrzebach, mówicie o stylistyce, jaka wam się podoba, odrobicie tą pracę domową, tak, i obejrzycie rzeczy, które wam się podobają i pokażecie projektantowi, to mi się podoba, to mi się nie podoba, takie rozwiązania mi się podobają, a takie nie. I on z wami to wszystko przedyskutuje, omówi też kwestie kosztowe, tak, bo nie ukrywam, że klientom zawsze się podoba to, co jest najdroższe. To jest całkowicie normalne. Tylko później, jak wybieramy, dokonujemy jakiegoś wyboru właśnie zakupowego, to mamy, uruchamia nam się też czynnik cena. Czyli jeżeli nawet bardzo nam się coś podoba, ale się okazuje, że nie wiem, ta lampa kosztuje 14 tysięcy, nas na nią po prostu najzwyczajniej w świecie w tym momencie nie stać, co nie oznacza, że nie będzie nas stać później, to musimy dokonać wyboru, czy my robimy teraz jakąś prowizorkę, a to odradzam, i będzie nas stać później na tą lampę, czy my w ogóle rezygnujemy i wybieramy inną lampę, która będzie też bardzo fajna, ale będzie w mniejszej cenie. I te wszystkie rzeczy trzeba podjąć. Jeżeli idziemy do projektanta, to ten projektant, robiąc tak naprawdę codziennie to samo, czyli szukając tych produktów, jeżdżąc po sklepach, wybierając kolory, śledząc trendy i tak dalej, on to zrobi tak naprawdę za nas, a my dostaniemy całą listę zakupową, gdzie dany produkt kupić, albo nawet możemy to mu zlecić. Ceny są uzależnione, no właśnie, jest taki dosyć duży rozstrzał cenowy, ale tak naprawdę, żeby móc porównać oferty, to byście musieli już wy wiedzieć, jakie zadać pytania. A to jest problem, no bo skąd mamy wiedzieć, jakie zadać pytania, jak my nigdy nie projektowaliśmy i nie robiliśmy nic z projektantem. Ja mam tutaj gdzieś przygotowane pytania chyba. Zaraz zobaczę. O, tu mam taką checklistę, ja później też wam udostępnię. Jak wybrać tego projektanta? I później przejdę jeszcze do ceny. Pierwsza rzecz to, najlepiej by było się spotkać oczywiście z projektantem, no ale nie z każdym możemy, nie każdy ma czas i tak dalej, więc możecie zobaczyć, porozmawiać przez telefon, to raczej powinien każdy odebrać, czy macie jakąś tam nić porozumienia. Czy on daje wam szczegółowe odpowiedzi, czy jak się rozmawia z tą osobą, czujecie się swobodniej, czy te informacje, które dostajecie od tej osoby, one jak gdyby w jakiś sposób powodują, że będziecie mieli pewność, że uda wam się z tą osobą nawiązać tą nić porozumienia, odpowiada na wasze jakieś pytania, mówi o rzeczach, o których właśnie nie wiedzieliście, jak podjąć pewne rzeczy, decyzje co do projektu, do projektanta, zakresu projektowego, czy wziąć nadzór, czy nie, żeby po prostu porozmawiać z tym projektantem, usłyszeć jego głos, jak się da po prostu spotkać i porozmawiać. Ja zawsze polegam na intuicji, chociaż nie zawsze jej słucham, to jest błąd, ale staram się jak najczęściej, więc intuicja też powinna wam te rzeczy podpowiedzieć. I teraz to, co jest ważne, to projektant nie jest wróżką. I nie jest osobą, która umie czytać w myślach. Chociaż wielu osobom się tak wydaje. Więc jeżeli chcielibyście mieć pewność, że ten projekt będzie taki, jaki potrzebujecie, to musicie naprawdę doprecyzować i powiedzieć, jakie macie potrzeby. Dużo osób właśnie się krępuje i nie chce rozmawiać o pieniądzach. O pieniądzach musicie porozmawiać, dlatego że jeżeli wy nie powiecie, jaki macie budżet, tylko powiecie, że na przykład, nie wiem, podoba mi się styl skandynawski, lubię kolor niebieski, żółty i zielony, to jest za mało, żeby projektant zrobił dla was dobry projekt. Musicie naprawdę precyzyjnie powiedzieć, jakie rzeczy, jakie macie potrzeby. Oczywiście dużo zależy od projektanta, on powinien te informacje od was wydobyć, ale nieraz jest tak, że my nie do końca wiemy, co nam się podoba, nie chcemy poświęcić w ogóle czasu na to, żeby się zastanowić, żeby pooglądać na przykład inspiracje, które wysyła klient, mamy 100 tysięcy rzeczy na głowie i sobie myślimy, dobra, jak mu zapłacimy, nie wiem, 20 tysięcy, czy tam 10 tysięcy, czy tam 8 tysięcy, no to on już wszystko powinien wiedzieć, a to jest błąd, bo jeżeli projektantowi nie powiecie, jakie są wasze realne potrzeby, co wam się tak naprawdę podoba, no to może się okazać, że wasze drogi się rozejdą, a tak naprawdę, jeżeli macie podpisaną umowę, no to on tworzy dla was, przecież nie dla siebie, jakiś wspaniałą aranżację domu, w którym macie się czuć cudownie i po prostu będziecie musieli zapłacić za ten projekt, bo dana osoba wykonała ileś pracy. Kolejna rzecz. Czy słuchają, jakie są twoje potrzeby, czy zapisują?
czy widzicie, że jest ten feedback. Możecie poprosić, żeby projektant to zapisał, możecie sami coś zapisać i coś dać. Kiedyś chyba dwa razy miałam takie osoby, jedna to była chyba księgowa i jeszcze ktoś, kto mi w Excelu wysłał całą listę pomieszczeń z krótkim opisem, co dla niego jest ważne. I to jest super, tak? Bo to nie jest zaprojektowanie za projektanta, to jest podanie moich realnych potrzeb, tak? Nie oglądam telewizji, chciałbym, ale słucham muzyki, chciałbym mieć kino domowe, super kino domowe, chciałbym mieć ekran wyjeżdżający z góry, mam kota, ten kot ma tutaj mieszkać. I koniec, tak? I to są konkretne rzeczy. Oczywiście, jeżeli Wasze potrzeby mogą się wykluczać, mogą być irracjonalne i tak dalej, no to projektant powinien z Wami porozmawiać i upewnić się, czy na pewno to chcecie, albo powiedzieć, że może nie do końca jest to dobre rozwiązanie. A Wy z kolei też musicie, znaczy musicie, możecie też się zastanowić, czy na pewno podjęliście dobrą decyzję, bo ja kilka razy się spotkałam z czymś takim, co się bardzo rzadko zdarza, że pomimo, że ja opowiedziałam klientowi na argumenty, dlaczego nie warto tego robić, to klient bardzo, bardzo tego chciał i pragnął. I my jesteśmy od tego, żeby trochę spełniać te marzenia. I my to zostawiliśmy, ja to opisałam, jakie są minusy i dlaczego ja odradzam. I jeżeli klient to przyjmie i Wy jako klienci będziecie zadowoleni z tego, to okej. Tylko, że bardzo często się okazuje, że ten pomysł był jednak zły i że to ta druga strona miała rację. No i wtedy tak próbujemy sobie znaleźć jakąś czarną owcę, jakiegoś kozła ofiarnego i wtedy mówimy, no tak, ale Pani mi to zrobiła, a wtedy ja mówię, no ale chwileczkę, no przecież ostrzegałam, pisałam maile, tłumaczyłam i tak dalej, ale mogłaby Pani jakoś bardziej mi to powiedzieć, a ja mówię, no ale co, mam przystawić pistolet do głowy i powiedzieć, no nie zrobię, tak? Dlatego to jest zawsze współpraca i ten drugi człowiek, ten projektant, te studio projektowe, te osoby, które będą Wam pomagały, one są po to, żeby za pomocą narzędzi, swoich kompetencji, umiejętności, wiedzy zrobić jak najlepsze wnętrze dla Was. Dlatego musicie sprawdzić, czy ta osoba tak naprawdę Was rozumie. A jeżeli macie jakieś wątpliwości, to właśnie doprecyzować, zastanowić się, poświęcić trochę czasu, a nie robić to na takiej zasadzie, że zlecam, niech sobie wymyśli, niech czyta w moich myślach, a później jak mi się nie spodoba, to nie zapłacę. Nie ma takiej opcji. Jeżeli podpisujecie umowę, się zobowiązujecie się do czegoś, no to jak nie zapłacicie rachunków za prąd, to Wam po prostu odetną. I dlatego fajnie jest, jak świadomie wybieracie tego projektanta i wiecie, za co dokładnie płacicie. Kolejna rzecz. Jakie ma realizacje? Zdjęcia, dokumentacja techniczna, jak wygląda? Możecie to wszystko sprawdzić. Możecie wejść na stronę. Możecie poprosić, żeby przesłali Wam to na maila. Możecie poprosić o jakąś całą dokumentację podobnego wnętrza. Możecie zapytać się, jakie są etapy projektowe, tak? Co dokładnie dostaniecie? Tego praktycznie nikt nie robi. A to jest błąd, dlatego że większość ludzi sugeruje się tylko ceną. Wysyła na przykład 20 zapytań, no i ktoś tam daje, nie wiem, 50 zł, 80 zł za metr kwadrat, 100 zł, 200 zł i tak dalej. No i wtedy wyzywamy na tego, co tam daje 200 czy 300, ten za 50 wydaje nam się najtańszy, nie widzimy różnicy, to po co przepłacać. No ale pytanie, czy się zapoznaliśmy dobrze z ofertą. Inna sprawa, że oferty mogą być źle robione i że projektanci źle robią te oferty. To jest zupełnie inna bajka, do tego w ogóle nie będę wracała, ale chodzi o to, że jeżeli my chcemy, żeby to były nie tylko ładny obrazek, wizualizacja, tylko żeby później to wyglądało w realu tak jak naszym obrazek, nasza wizualizacja, to musimy mieć całą dokumentację techniczną, czyli wszystkie rysunki, podłóg, elektryki, jakieś zmiany, instalacji zmiany, nietypowych zabudów kartonowo-gipsowych, jakichś ścianek, dekoracji, cegły, mas betonowych, tynków, mebli na zamówienie, tak? To też jest bardzo ważne. Te wszystkie elementy musicie mieć. Dlatego musicie sprawdzić, czy dostaniecie naprawdę te elementy i jak one będą fizycznie wyglądały. Bo jeżeli Wy się na tym nie znacie, to będzie Wam bardzo ciężko odczytać tę dokumentację i sprawdzić. Błędy się zawsze zdarzają, przy takiej ilości projektów to zawsze mogą być, więc też dobrze jest, jak można te rzeczy przedyskutować z osobą, która będzie to realizowała, czyli po pierwsze z ekipą remontową, a po drugie z stolarzem. Ja sobie tylko na chwileczkę tutaj przełączę się. Nie wiem, czy się przełączę, czy się nie przełączę. O, już jestem. I
i zobaczę, jak wy mnie... Patrycja. Cześć Agnieszko, zapisz proszę tego live'a, bo wyłączył mi się komputer w połowie i przegapiłam kilka slajdów, a bardzo fajny temat. Okej, dobrze. Będzie zapisane, będzie też na grupie Urządź swoje mieszkanie z Agnieszką Pysiek-Adamek. Ja też poproszę zapisanie, nie ma sprawy Justyna. Koniecznie obejrzyj, aha, tutaj do Julii. Dzięki za polecenia. Cześć Ela, cześć Monika, cześć Sławomir. Patrycja pisze, ludzie się naoglądali tych programów z metamorfozą w 3 dni, gdzie tak naprawdę nie widać żadnej rozmowy z klientem, a oni potem wchodzą na gotowe i zawsze zadowoleni podobno. Później ludzie oczekują tego od projektantów. No właśnie, tak się nie da, słuchajcie. I teraz Wam powiem, rozbiję Wam cenę projektu, to się naprawdę zdziwić. Ja piszę też o tym w artykule jednym, chyba i też na mojej stronie. Zaraz sprawdzę, na stronie atoato.pl, blog mój, ja też o tym piszę, zaraz zobaczę, jaki to jest artykuł, sekundka. Też Wam podlinkuję, to sobie później przeczytacie. Jak dobrać kolor do wnętrza, planowanie, budżet, harmonogram, no gdzie to jest, tyle tego jest, że nie widzę. Ile kosztuje projekt wnętrz? O, coś takiego mamy. Wy nie widzicie ekranu, ja wiem o tym, ale to sobie później przeczytacie. I tak, tutaj to jest opisane. I teraz zobaczcie. Jeżeli zgłaszacie się do projektanta i on Wam mówi na przykład 100 zł, to jest łatwo zliczenie, więc 1,00, więc może na przykładzie 100 zł. I on Wam mówi, że projekt kosztuje 100 zł. I teraz za metr kwadratowy. I teraz macie, ja też piszę o tym w książce, macie na przykład metraż mieszkania 70 metrów. I powiedzmy, że optymistycznie to 70 metrów kosztuje 450 tysięcy. Oczywiście ceny mogą być różne, naprawdę nie piszcie mi, że tu jest taniej, tu jest drożej, bo ja o tym wiem. I koszt wszystkich elementów aranżacji wnętrz i usług ekipy remontowej policzmy te 2000 za metr kwadrat. Czyli 70 razy 2000 za metr kwadrat to mamy 140 tysięcy. Czyli razem 450 plus 140 mamy 590 tysięcy. I powiedzmy, że te 70 metrów kosztuje 7 tysięcy, ale średnio może też kosztować 9 tysięcy, 10 tysięcy i tak dalej. To, jeżeli to przeliczymy, to wychodzi 1,5% inwestycji. I im droższe jest mieszkanie, im większe jest mieszkanie, ten procent nawet potrafi zejść poniżej zera. Czyli Wy płacicie około 1% tej całej inwestycji projektantowi. A teraz jak to się przekłada na realne koszty? Jeżeli mamy 1 metr kwadratowy i płacimy za niego 100 zł za metr kwadratowy, to taki metr kwadratowy projektant robi nieraz 10 godzin. To ile on zarabia na godzinę? Ja nie mówię, że przy dużych domach tak jest, że na przykład mamy 200 metrów, to robi to 20, 200 metrów, słuchajcie, to jest 20 tysięcy, tak? Dobrze mówię? Chyba 20 tysięcy, tak? Ja sobie tylko luknę na Was, żeby wiedzieć, co piszecie, że to jest 20 tysięcy godzin, bo pewnie tak nie jest. Chociaż różne przypadki skrajne widziałem, jak ktoś 2 lata po prostu robił jeden projekt, co jest irracjonalne. Ale jeżeli załóżmy sobie na przykład, tak jak ja to opisywałam, załóżmy, że robi to tylko kilka godzin, że nawet nie 10 godzin, to wychodzi, no 5 godzin, to wychodzi 20 zł na godzinę przy 100 zł metrach kwadratowych. I teraz taki, jaki jest problem z usługą projektowania? Jeżeli nigdy nie robiliśmy i nie zlecaliśmy tego, to tak naprawdę nam się wydaje, że to komputer robi sam, program robi sam, że projektant wkłada tam jakieś elementy, tak trochę jak w programie na przykład w IKEA, ale nie tylko. Ja nie mam nic do tych programów, one bardzo pomagają i o tym też opowiadam, jak z nich korzystać. I że te rzeczy wszystkie się same robią i jakoś to później wszystko samo jest. Ale tak naprawdę jak idziemy do projektanta, to nie jest usługa dekorowania wnętrz, to nie jest meblowanie wnętrz, że my sobie układamy jakieś tam meble, tylko trzeba podjąć setki właśnie decyzji, dobrać to pod względem stylistycznym, kolorystycznym i tak dalej, przeanalizować te potrzeby Wasze, czyli klienta, przenieść to na budżet, czyli żeby to się w ogóle mieściło w tym budżecie, żeby nie było takiej sytuacji, że idziemy do projektanta, nie mamy budżetu i on robi, my nie powiemy, bo nie powiemy, że mamy na przykład 200 tysięcy i nagle się okazuje, że jak zaczynamy to kupować, to te 200 tysięcy nam się kończy po miesiącu.
a tam jest jeszcze 300. Więc dlatego też warto o tym porozmawiać, bo no musicie coś wiedzieć. Jeżeli nawet nie wiecie, jak to policzyć, to mówię, weźcie, załóżcie nawet 2000. Jeżeli się okaże, że nie macie tego, to załóżcie 1000 i spróbujcie z projektantem wycisnąć z tych pieniędzy jak najwięcej, albo jeżeli robicie to samemu, to samemu po prostu przeliczyć te wszystkie pozycje. Macie Excela gotowego ode mnie, możecie sobie dopisać te pozycje po kolei i naprawdę Wam to ułatwi. A wracając do tego, co napisała tutaj Patrycja, to nic się samo nie robi, te programy same nie robią. Nawet jak robimy rendering i on się na przykład renderuje całą noc, na przykład, albo nie wiem, 5 godzin, 10 godzin, wszystko zależy od sprzętu, jaki ma projektant, no to ten projektant musi ten sprzęt kupić, musi oprogramowanie kupić. Koszty w ogóle wytworzenia są duże. No tak, ale możecie powiedzieć, no ale co mnie obchodzą koszty, mnie tu obchodzi mój koszt własny, przecież ja tu mam ograniczony budżet. Jeżeli macie 50-metrowe mieszkanie, 50 tysięcy, to jasna sprawa, że Was nie stać na tego projektanta i trzeba sobie moim zdaniem odpuścić, no bo jeżeli projektant weźmie od Was 15 tysięcy, a Wy macie 50, a za 50 to i tak nie zrobicie tego wnętrza. Jeżeli ono jest gołe, wesołe, jest stan deweloperski, nie macie nic, to za 50 tysięcy tego po prostu nie zrobicie. Wtedy musicie podjąć pewne decyzje, jak, co robicie za te 50 tysięcy i jak to zrobicie. I jeżeli potrzebujecie wsparcia i pomocy, to najprostszym, najtańszą opcją jest poproszenie o konsultację. Tak? Możecie się dowiedzieć, ile projekt on bierze za konsultację i sobie z nim po prostu porozmawiać. W biurze, online, nie wiem, przez Skype'a, przez Hangouta, przez jakiegoś Messengera. Ale żeby to efektywnie te pieniądze wydać, to sobie zapiszcie pytania. Możecie te pytania wysłać wcześniej. Jeżeli projektant Wam powie, że poproszę na przykład o przesłanie tych pytań, no to możecie przysłać. Jeżeli o to nie pyta, to i tak możecie przecież wysłać. I wtedy będzie ta rozmowa, za którą zapłacicie, ta godzina konsultacji, nie wiem, 2 czy 3, one będą bardziej konstruktywne i bardziej owocne. I te pieniądze Wam się po prostu zwrócą. A takie konsultacje zawsze są tańsze, o wiele tańsze. Jest to jakiś tam ułamek tej ceny, którą musicie zapłacić za projektanta. I jeżeli Was nie stać na tego projektanta, to naprawdę nie ślijcie się na jakieś tam substytuty, nie wiem, jakiegoś tylko obrazka, bo później i tak nie zrealizujecie tego. Nawet jeżeli ktoś Wam pokaże jakąś wizję, no to później nie wiecie, czy to są, jakie to są płytki, czy te płytki są do kupienia, ile te płytki kosztują. To jest naprawdę bardzo szeroki temat, jeszcze kiedyś o tym opowiem, ale no musicie tak naprawdę zaplanować to wcześniej. Czyli znowu wracam do początku tego live'a, 3-6 miesięcy wcześniej widzicie po kolei z tymi rzeczami, które ja Wam daję. Ta cała wiedza, o której ja teraz mówię, ona jest za darmo. Możecie oczywiście sobie kupić książkę za 65 zł, ale jak Was nie stać, to możecie przychodzić po prostu na te live'y i po kolei przerabiać te tematy. Możecie sobie czytać artykuły, które ja piszę. Jeżeli chcecie i macie czas, możecie przerobić kurs, który ja oferuję. To jest kurs, jak samodzielnie urządzić swoje wnętrze, ale nic na siłę. Musicie po prostu wiedzieć, jaką furtkę, jaką drogę wybrać. Bo tak naprawdę każdy z nas urządza wnętrze i każdy z nas musi podjąć tę decyzję. I moje marzenie jest takie, żeby jak najwięcej osób mieszkało fajniej, ciekawiej, lepiej, bardziej funkcjonalnie, żeby nam się po prostu lepiej żyło, żebyśmy mieli fajniejsze, takie bardziej pozytywne nastawienie do życia i emocje. I to możecie naprawdę uzyskać właśnie dzięki temu otoczeniu, bo to czym się otaczacie, bezpośrednio wpływa na Wasze samopoczucie. Oczywiście ważne są też relacje osobiste, czyli jak macie jakieś, nie wiem, toksyczne sytuacje i związki, no to ja już nie pomogę. Chociaż czasami się śmieję, że projektant to jak psycholog. Najpierw całe życie usłysza, a w ogóle gdzieś to projektowanie odchodzi na dalszy bieg. I to też jest błąd, bo skupiamy się jak gdyby na swoich emocjach głównie, a nie skupiamy się na naszych potrzebach. Więc na spokojnie, w domku, bierzecie kartkę, możecie wykorzystać te materiały, które ja później udostępnię i po kolei pojechać. Ale wrócę do mojej checklisty, czyli jak wybrać projektanta. Czyli pierwsze to była nić porozumienia, czy nas słuchają, rozmawiamy przez telefon albo się spotykamy. Jaki jest zakres projektowy, jak wygląda forma prezentacji, jak wygląda dokumentacja techniczna. To nie są jakieś żadne nowości, to jest wszystko, zobaczcie, to jest wszystko to, co ja opisałam po kolei, nie wiem, czy to będzie widać, po kolei, co ja opisałam w książce. Idziemy dalej. Czy mają dużo realizacji, czy mogą nam pokazać te zdjęcia, te wizualizacje, zdjęcia z realizacji, bo może być też taka sytuacja, że jeszcze nigdy niczego nie zrealizowali. I teraz pytanie, czy to źle, no ktoś musi kiedyś jakoś zacząć.
Najczęściej właśnie wiąże się to z niższą ceną, ale też projektant świadomie powinien powiedzieć, że nie ma ich, a wy powinniście świadomie wybrać go i wtedy ryzykujecie, tak? Płacicie niższą cenę, ale ta osoba nie ma doświadczenia, pomagacie jej tak naprawdę rozwijać się i tak dalej. Ona wam pomaga w jakimś tam stopniu, najbardziej pewnie jak się da i stara się z całych sił, żeby to zrobić. I wy po prostu płacicie mniej, ale za to mniej też macie coś mniej, nie? Żebyście o tym pamiętali. Jak wygląda strona www? Co komunikuje strona www? Czytają są te informacje, które potrzebujecie i tak dalej. Kolejna rzecz. Ile są lat na rynku? Jaką wiedzą dysponują, doświadczeniem? I czy mają rekomendacje? Możecie poprosić o rekomendacje. I teraz tak. Nawet jeżeli te wszystkie czynniki spełnią, a wy nie przygotujecie się i nie powiecie, jakie są Wasze potrzeby, nie pooglądacie chociaż trochę jakichś inspiracji i nie doprecyzujecie, co Wam się podoba, albo z projektantem tego nie przerobicie, będziecie ukrywać różne rzeczy, jakieś ważne dla Was albo niewygodne, nie będziecie chcieli porozmawiać o pieniądzach, no to narażacie się na to, że ten projekt nie będzie, że ten projekt nie będzie taki, jak trzeba, albo będziecie mieli problemy z projektantem. Czwarta rzecz, upodpisujcie umowę. Zawsze podpisujecie umowę. Umowa może chronić i Was, i tego projektanta. On coś dla Was wykonuje. Jak Wam się nie spodoba, okej, musicie zapłacić za dany etap, bo musicie niestety, albo istety, bo wszystko zależy, jak się dogadaliście. A zawsze możecie, jak gdyby na danym etapie odejść, jeżeli się okaże, że no nie da rady, że podjęliście źle decyzję, złą decyzję i nie powinniście z nim pracować. Mi się zdarzyło tylko raz, żebym zrezygnowała z umowy. I teraz, kiedy nie wybierać tego projektanta też i robić samodzielnie? Jeżeli uważacie, że wszystko wiecie najlepiej, jeżeli chcecie jak gdyby wszystko za projektanta zrobić albo zmieniacie co chwilę zdanie, tak? Jeździcie po różnych miejscach, raz Wam się podoba jeden styl, później drugi, trzeci, komunikujecie, na przykład idziecie do projektanta i mówicie, ja chcę mieć to wnętrze w stylu skandynawskim. Pokazujecie albo nie pokazujecie właśnie, co oznacza dla Was styl skandynawski, po czym przychodzicie, wszystko jest zrobione w stylu skandynawskim, chcieliście mieć białą kuchnię i tak dalej, i nagle przychodzicie i mówię, nie, no białej kuchni, nie, no biała kuchnia to jest fatalna. A ktoś Wam pokazuje, no ale ja mam tu zapisane, że białą kuchnię Państwo byście chcieli, a Wy mówicie, że nie, no to coś jest nie tak, nie? To musicie naprawdę się zastanowić, co Wam się podoba, co nie. Ja wiem, że bardzo dużo osób nie wie tak naprawdę do końca, co by chciało, ale nawet jeżeli właśnie wtedy, może jak nie wiecie, powinniście troszeczkę więcej czasu poświęcić, żeby przeanalizować to, co Wam się podoba, albo to, co przygotował dla Was projektant. Bo projektant może Wam na przykład wysłać inspirację, albo Wy możecie wysłać tę inspirację, albo możecie pokazać takie rzeczy, albo co w tych inspiracjach Wam się podoba. Bo jeżeli ten projekt będzie już gdzieś tam daleko i Wy poniesiecie jakieś koszty, to tak naprawdę to nie jest gdyby tylko stratą dla Was, bo ta sytuacja już później jest niefajna i dla projektanta, i dla Was, więc musicie świadomie tego projektanta wybrać, bo tak jak mówiłam, projektant to nie jest wróżka ani jasnowic, nie? Tylko to jest osoba, która bardzo konkretnie na podstawie Waszych potrzeb musi zrealizować ten projekt za pomocą narzędzi, którym dysponuje, różnym rodzajem aplikacji, oprogramowanie, plus wiedza, doświadczenie i znajomość trendów i materiałów rynkowych. Dlatego no nie każdy powinien z projektantem pracować. Jeżeli jesteście taką osobą właśnie złota rączka, wszystko chcecie sami, to myślę, że Was projektant nie zadowoli. To będziecie zawsze mieli coś takiego, no ale no ja bym to tak widziała, albo ja bym tak, albo jak bardzo dużo robicie zmieniać. Oczywiście możecie powiedzieć też projektantowi, że na przykład chcielibyście, żeby Wasze wnętrze się co pół roku zmieniało. No ale to będzie się wiązało z kosztami, tak? Bo wtedy trzeba poświęcić więcej czasu na taki projekt i można tak go urządzić, żeby na przykład pewne elementy można było, nie wiem, sprzedawać na OXL, OLX, albo gdzieś tam na Allegro i ciągle pojedyncze wymieniać, żeby nie trzeba było na przykład, nie wiem, zdzierać tapet ze ściany i rozwalać mebli jakichś tam wnękowych. I też można pewne rzeczy zmieniać kolorami, ale to też powinniście powiedzieć właśnie projektantowi, że na przykład lubicie te kolory, ale niekoniecznie, żeby mebel był różowy, bo lubicie różowy, albo lubicie na przykład, nie wiem, jakiś agresywny, mocna zieleń, no to niekoniecznie sufit musi być zielony, tak? Mogą być to detale, pojedyncze elementy, które będziecie mogli sobie co pół roku wymieniać. Ale to jest ważne, żeby właśnie to powiedzieć. I teraz kolejny błąd właśnie taki projektowy, że jak już znajdziemy tą osobę, która nas wybawi, tego zbawcę czy tego projektanta, to już tak się cieszymy, że zupełnie zapominamy o tym, żeby przerobić z nim te
poszczególne elementy, tak? Czyli to, co my dostaniemy, bo bardzo często tego na początku nie robimy, czyli jak wygląda ta dokumentacja, co my dostaniemy, czy projektant wyśle tą dokumentację do jakichś wykonawców i oni zrobią wycenę, czy my musimy to zrobić, co tak naprawdę my dostaniemy, a co potem będziemy musieli zrobić sami, żeby nie było zaskoczenia, że płacimy ileś, bo też jest takie, często tak mamy i to nie chodzi tylko o projektowanie wnętrz, ale ogólnie, że jak coś kupujemy drogiego, to nam się wydaje, że my tego człowieka, tą firmę kupujemy na własność 24 na dobę, czyli będziemy mogli do niego dzwonić o, nie wiem, 23, 22 i tak dalej. No jak odbiera, no to przecież chyba się zgadza, tak? No to już nie ma swojego życia tam prywatnego i po prostu jedziemy. Sobota, niedziela, no mercy, nie ma litości, po prostu cały czas coś robimy. A ja przypominam, że to było przy 100 zł za metr kwadratowy, 20 czy tam 15 zł dochodzi za godzinę pracy. I teraz sobie zadajcie pytanie, ile Wy zarabiacie na godzinę, ile osoby sprzątające zarabiają na godzinę i tak dalej, czy to jest adekwatne, tak? Czyli jeżeli chcemy mieć dobry projekt, no to on też musi kosztować i to nie będzie kosztowało mało, ale to są 2 miesiące, 3 miesiące pracy i to jest ileś tam 10 godzin pracy, 1, 2, 3, 10 osób, zależy jaki duży jest to budynek, jak duży to jest dom, ile tam jest ingerencji, ile czasu trzeba poświęcić na różne rzeczy. Ja sobie tu zwinę, bo jak zwykle zapominam, Laila nie będzie nas rozumieć, bo to w innym języku. Hi Laila, how are you? Ona już jest urządzona. Mariola i Ania. Okej, witam wszystkie osoby. Jak macie pytania, to koniecznie dajcie znać. Słuchajcie, to jest naprawdę gorący temat, bo jak ja oglądam w internecie w ogóle różne strony, sprawdzam, patrzę, co jest w ogóle, jakie są artykuły napisane na ten temat, to tak naprawdę nikt nie wie, ile tak do końca ta usługa kosztuje, nikt nie wie dokładnie, co kupuje, że to jest tak, jak gdyby kupujemy coś abstrakcyjnego i wybieramy tylko za pomocą ceny. Porównujcie to jak modele samochodów, albo porównujcie jak modele telewizorów, tak? Tu mamy Full HD, tu nie, tu mamy jakiś Smart TV, tu mamy coś, tu mamy coś. One się czymś od siebie różnią, jeżeli jest różnica w cenie. I musimy wiedzieć, z czego to wynika, nie? Żebyśmy później się nie zdziwili. Ja przygotowałam jeszcze jedną checklistę, żeby Wam ułatwić... To też jest checklista z książki. Żeby Wam ułatwić pytania do projektanta, co możecie dostać. I teraz tak. Możecie się zapytać o, czy dostaniecie wizualizacje fotorealistyczne, czy to będą takie wizualizacje bardziej rysunkowe, jak one w ogóle będą, czy to światło, cień będzie widoczne, czy może byście chcieli mieć panoramę 360 w wirtualnej rzeczywistości, czyli zakładacie okulary, pokażę Wam to na następnym live, zakładacie okulary i po prostu stajecie w jakimś tam miejscu i oglądacie wszystko, jak to wygląda. Dokładnie tak, jak powinno wyglądać po zrealizowaniu. Czy może sobie życzycie wirtualny spacer po wnętrzu? Ile to kosztuje? Układ funkcjonalny na płasko, na przykład sam rzut. Kilka projektów, bardzo rzadko to robimy, kilka projektów robiliśmy dla osób, które są techniczne i one widzą przestrzennie. I na przykład jak robiliśmy układ funkcjonalny na płasko, taki CAD, który ja pokazywałam ostatnio, czyli to jest coś takiego, zobaczcie. To te osoby naprawdę to ogarniają, ale jeżeli Wy tego nie ogarniacie, to broń Boże nie zamawiajcie tylko takiej usługi, no bo później naprawdę będziecie niezadowoleni, nie będziecie w ogóle wiedzieli, o co w tym wszystkim chodzi. Więc wtedy musicie sobie wszystko zamówić w 3D. Jakie dostajemy rysunki techniczne, co te rysunki techniczne zawierają, kosztorys. Czy będą policzone koszty na samym początku, nie tylko na końcu. Czy dostaniemy katalog z produktami, lista zakupowa, czy będzie jakaś lista, czy to będzie w kosztorysie, czy to będzie w jakimś katalogu, jak to będzie wyglądało, czy będziemy wiedzieli, jak dobrać poszczególne kolory, gdzie to będzie opisane, w jaki sposób, jak będą wybrane te produkty, skąd je brać, z jakich sklepów, jakie są ich nazwy, czy te sklepy będą jakoś, nie wiem, pogrupowane, że nie wiem, oświetlenie w jednym sklepie, podłogi, drzwi w drugim i tak dalej, to o to możecie zapytać. Czy na przykład projektant może Wam dać jakieś katalogi ze stylami? Tak jak ja Wam to pokazywałam na Pinterestie, to ostatnio Wam pokazywałam. Zobaczcie, jak wejdziecie sobie, aha, Wy mnie nie widzicie, sekundka, to była dwójka, ekran dwójka. Dobra, to powinniście mnie widzieć. Jak wejdziecie sobie na studio projektowe, zobaczcie, a to,
to tutaj mamy katalogi. I tutaj w tych katalogach, ja akurat się teraz zajmuję właśnie tymi okładeczkami, więc nie wszędzie te okładki są, mamy różną stylistykę. Zobaczcie, minimalist, skandynawski, jakiś tam Hampton i tak dalej. I możecie poprosić tego projektanta, albo sami wejść nawet do Pinteresta i sobie po prostu obejrzeć daną stylistykę, zapinować, utworzyć te katalogi. Mówię też o tym w dziale z inspiracjami, żeby po prostu dobrać sobie te wszystkie produkty. Ja tylko luknę, czy wy mnie widzicie. Aha, wy mnie nie widzicie, bo ja mam tak duży ten, ja mam tak dużą siebie. Mam jeszcze jedna rzecz, trochę się zmniejszę. Teraz będziecie mnie pewnie widzieć. Zobaczcie, tu są katalogi, możecie wpisać sobie dany styl. Lampa mi tak grzeje, że zaraz się chyba rozpuszczę. Styl Manhattan, Hampton, Glamour jakiś, Boho i tak dalej. I możecie sobie po prostu te wszystkie, tą całą stylistykę powybierać i zobaczyć, które rzeczy Wam się podobają. Teraz dalej. Lista sklepów z rabatami, możecie się o to zapytać, czy projektant może się zapytać w Waszym imieniu o jakieś tam zniżki, rabaty. Podpowiedzi, jak zaoszczędzić podczas remontu, to też każdy projektant powinien się z Wami podzielić. Harmonogram prac remontowych, pomoc przy zamówieniu, czy może wycenić coś takiego, ile to będzie kosztowało na godzinę, na wyjazd. Jeżeli to jest nadzór, to właśnie, czy to są w pakiecie, nie wiem, ileś wyjazdów na miesiąc, czy tam ileś w tygodniu, czy jedno w tygodniu, czy na godzinę, czy konsultacje mailowe, telefoniczne, bo pamiętacie, że jak projektant Wam odda ten projekt, a Wy nie macie zamówionego nadzoru i tak dalej, i na przykład dzwonicie do niego właśnie, nie daj Bóg, 23 niedziela i tak dalej, z każdą rzeczą, no to tak naprawdę no, Wy za to już nie płacicie, to nie jest jak gdyby zakres jakiejś rzeczy, chyba że po prostu coś nie jest opisane w projekcie, coś jest ewidentnie niejasne, więc też warto po prostu to ustalić wcześniej, żeby nie było jakichś takich nieporozumień albo takiej sytuacji, że projektant po prostu będzie się czuł jakiś tam, nie wiem, wykorzystany i przestanie do Was dzwonić, a Wy będziecie się czuli tacy opuszczeni, że Wam się wydawało, że za coś innego płaciliście. Jeżeli kupujecie projekt, sam projekt, no to dostajecie projekt. Jeżeli kupujecie projekt z nadzorem, no to projektant pilnuje, tak? Czy tam nadzorca budowlany pilnuje. Jeżeli chcecie mieć jakieś konsultacje, coś albo pomoc późniejszą przy zamówieniach, no to też to powinno być wycenione. Wy powinniście też to mieć zawarte w umowie, powinniście wiedzieć, jak to wygląda. Właśnie, jak macie jakiś super patent na to, żeby, jak się ciągle mówi, żeby nie wysychało w gardle, to by było super. Ja jeszcze zamknęłam specjalnie okno, żebyście mnie lepiej słyszeli. Aż się popłakałam, słuchajcie. Ale to nie jest takie straszne, współpraca z projektantem, żeby płakać, nie? Jakby co? Ogólnie efekt powinien być taki, że powinniście usiąść właśnie sobie w tej sofie swojej, położyć się na łóżku, powiedzieć, kurczę, no ja bym tak sama nie wymyśliła, jest bosko. Taki powinien być efekt. I żeby jego uzyskać, taki mieć efekt, to trzeba rozmawiać, nie? Bo rozmowa to jest jak gdyby podstawa. Okej, okay. Ja się troszkę powiększę z powrotem. Zrobię sobie, albo się powiększę i zrobię widok spod spodu troszkę. Zobaczymy, co tam będę miała. Chociaż nie, może jeszcze coś Wam pokażę. Ojej, 18:58. Stanęliśmy chyba, zatrzymałam się też na tym. Drugą checklistę przyjechałam, więc też Wam to udostępnię. Tematu, jak widzicie, nie wyczerpałam. Nie powiedziałam jeszcze o całym planie działania bez projektanta, czyli po kolei co ile trwa i harmonogram. Nie zdążę dzisiaj wszystkiego, więc powiem jeszcze pokrótce i najwyżej ten temat będę kontynuowała za tydzień. Plan działania bez projektanta. Znalezienie inspiracji to jest 1-2 miesiące. Najlepiej dla bezpieczeństwa sobie założyć, żeby mieć trochę czasu po prostu na poszukanie tego wszystkiego. Kolejna rzecz to jest określenie stylu i koloru. 1-2 miesiące. Ja zobaczę, czy mam jakąś infografikę do tego. Nie wiem, czy będę miała.
Mam jakąś infografikę. A tutaj, to zobaczcie, tutaj nawet skróciłam, bo w książce napisałam, że 1-2 miesiące, tutaj skróciłam do 2 tygodni. Ale to też jest książki, no nie wiem, to jakieś chyba, widzicie, zobaczcie, błąd nawet znalazłam. Widzicie mnie dobrze? Muszę tutaj luknąć do Was. Właśnie o wizualizacjach. Klienci nie widzą, ile kosztuje wizualizacja fotorealistyczna, jak sobie poradzić z klientami, którzy tego nie widzą. Ogólnie całej koncepcji wystroju i chcą poniekąd wyłudzić te wizualizacje, choć wcześniej kompletnie tego nie chcieli. Patrycja, będę mówiła o tym. Będę też robiła kurs dla projektantów wnętrz, jak sobie z tym radzić. Chwileczkę może przełączę, żeby nie patrzeć teraz na to. To nie jest krótki temat, ja tylko może tak krótko Ci odpowiem. Wszystko musisz ustalić na samym początku. Musisz powiedzieć, ile coś kosztuje, musisz pokazać wartość, ile Ty pracy wkładasz. Może słuchajcie, nie podawajcie ceny za metr kwadrat, tylko podawajcie cenę za godzinę. Tak jak chcecie na przykład konsultację ze mną umówić, no to wchodzicie na stronę, widzicie, konsultacja kosztuje 420 zł. Jedni powiedzą, oszalała, drudzy powiedzą, biorę, tak? Dzięki temu, że przez godzinę odpowie mi na wszystkie moje pytania, ja już jestem spokojny, bezpieczny, już wiem, gdzie ten kominek, czy go robić, czy nie, a tak to 2 miesiące się zastanawiałam, co zrobić z kominkiem. Jeżeli zaczynacie, możecie mieć inną, jak gdyby mniejszą cenę. Możecie wycenić sobie każdą wizualizację z osobna, czyli w pierwszym etapie macie na przykład 2 wizualizacje na pomieszczenie. Poczekajcie sekundkę. Już do Was wracam. Normalnie się popłakałam. Możecie wycenić sobie na przykład, że macie, nie wiem, 5 pomieszczeń w każdym pomieszczeniu, albo drodzy klienci, tak, zamawiacie usługę projektową i nie potraficie sobie na podstawie tego rzutu, który tu wcześniej pokazywałam, gdzie on tutaj był, wyobrazić, tak, chcecie mieć wizualizację. To kosztuje czas, tak, a czas przekłada się na pieniądze. Wy tak naprawdę nie płacicie za metr kwadrat projektantowi, tylko płacicie za jego czas. I teraz wszystko zależy, za ile ten czas jest wyceniony, tak? Może być za mniej, za więcej i tak dalej. Oczywiście jak ktoś ma lepszy sprzęt, lepsze umiejętności, zrobi to szybciej, więc de facto na godzinę zrobi więcej. A jak ktoś zaczyna, to po prostu mniej. Ale tak naprawdę, czy ktoś zaczyna, czy robi dalej, to ta cena powinna być podobna, tak? Żeby ona była godziwa za jak gdyby pracę kreatywną, bo my zmieniamy wnętrze, to nie jest kupowanie lodówki, tak? Tylko zmiana tak naprawdę radykalna Waszego życia i to powinniście pokazywać i to powinniście też o to powinniście wymagać od tego projektanta. I jeżeli mamy 5 pomieszczeń, mamy 2 wizualizacje na pomieszczenie, później robimy poprawki, no to po prostu one powinny być wycenione i tyle. Jeżeli projektant tego nie ma, to poproście go, żeby to wycenił. Dla Waszego bezpieczeństwa. Dlatego, że jeżeli nawet Wam się coś odwidzi, to nie będziecie musieli płacić kolejnego 10 tysięcy czy kolejnego 5 tysięcy, tylko będziecie wiedzieli, ach, no dobra, no może nie do końca, może zmieniłem zdanie, a może jednak ta, nie wiem, żółta lampa mi się nie podoba, a tak chciałem tą żółtą lampę, się tam uparłem i prosiłem, żeby projektant zrobił mi tą wizualizację z tą żółtą lampą, a teraz już mi się nie podoba, no to mam cennik, widzę, dodatkowa wizualizacja, nie wiem, 100, 200, 300 czy ileś tam złotych, no to no dobra, muszę dopłacić 300, no ale wiecie, że to jest tylko 300, tak? Nie musicie się też jest ważne dla klienta, nie musicie się bać poprosić o jakąś zmianę, bo ona już jest wyceniona, tak? Nie musicie się bać, że nagle, nie wiem, projektant pomyśli sobie, Boże, już tyle ode mnie tutaj chce i tak dalej. A też my jako klienci też bardzo często nie wiemy, o co prosić, jak prosić, czy to jest wycenione, czy nie. Dlatego wracam do tego tematu. Musicie precyzyjnie określić, co ten projektant Wam da, a Wy projektanci no, musicie pokazać, co dajecie, tak? Dokładnie, precyzyjnie, co ile kosztuje każda rzecz, każda usługa, każdy detal. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na pytanie. Cześć Iza. Także Patrycja, odezwij się, czy to jest czy udzieliłam dobrej odpowiedzi. Znaczy dobrej, no nie ma dobrej i złej. Czy ona jest dobra dla Ciebie, tak? Ja będę jeszcze ten temat wałkowała i później o nim jeszcze więcej opowiem. Teraz ostrość niestety straciliśmy. Sekundkę. Czyli znalezienie inspiracji, 2 tygodnie, nie wiem, 2 miesiące, określenie stylu i kolorów, 3 tygodnie, kolejne.
zdobycie rzutu lub inwentaryzacja wnętrz, która jest potrzebna dla Was, żeby określić funkcję i również dla stolarza, dla ekipy remontowej, żeby coś po prostu określić i ile będzie to wszystko kosztowało. Też musicie sobie założyć, że 2 tygodnie możecie o jakieś tam rysunki walczyć, nawet dłużej, więc na to też powinniście przewidzieć czas. Rozplanowanie funkcji, mebli, kuchnia, łazienka i tak dalej, to nawet miesiąc, półtora miesiąca może Wam zająć. Więc też sobie trochę tego czasu na to zostawcie. Rozmieszczenie elektryki, gniazd, tych wszystkich elementów, o których nie macie pojęcia, to też najlepiej z osobą, która jest kompetentna. Czyli wracam do początku live'a. Ekipa remontowa. Jeżeli robicie to sami, samodzielnie, musicie po prostu mieć kogoś, musicie komuś zaufać. I on może Wam też doradzić. Bardzo często błąd popełniany to jest za dużo gniazd albo za mało gniazd prądowych. Za mało światła, za dużo światła. Znaczy chociaż światła nie może być za dużo, bo możemy go wyłączyć, ale za mało światła to jest standardowy problem. Kolejny to jest budżet. Ja tu wpisałam 2 tygodnie, ale może Wam to zająć nawet 3 miesiące. Zależy po prostu, na jakim etapie jesteście. Wybranie materiałów budowlanych, podłóg, płytek i tak dalej. Około tygodnia, jeżeli przerobiliście te wszystkie tematy wcześniej, czyli wiecie dokładnie, czego szukać. Jak nie, to tak jak opowiadałam, możecie kilka miesięcy jeździć. Znalezienie ekipy remontowej, tutaj podałam dużo, bo 2 miesiące, bo jest to jednak problem. Znalezienie firmy stolarskiej około 2 tygodni. Wysłanie zapytań ofertowych do różnych firm. Jeżeli macie wszystko zebrane, to jest około 2 tygodni takiego mailowania. Jeżeli chcecie wszystko zamówić, bo to później będzie zamówienie produktów, to około 2 tygodni. Tylko że ja licząc 2 tygodnie, nie myślę o tym, że przez 2 tygodnie wszystko zamówicie, tylko godzinowo mniej więcej ile to jest. Czyli jeżeli zamawiacie na duży dom, to może zająć to 2-3 miesiące zamawianie, nawet do 6 miesięcy. Dlatego że są zwroty, jakieś reklamacje, niektórych produktów nie ma na magazynie. Bardzo często produkty, jak zamawiacie, nie sprawdzacie, czy one w ogóle są dostępne. To, że jest napisane, że na magazynie, to nie oznacza, że one są. Dlatego, że jeżeli kupujemy na przykład oświetlenie, to w danym sklepie internetowym tych lamp jest ileś set tysięcy, albo nawet milion, albo więcej. I producenci na przykład mają przerwy, albo wstrzymują produkcję i dostawcy, sprzedawcy tego nie wiedzą i dlatego później czekamy, albo się denerwujemy, albo te pieniądze są zamrożone. Nadzór nad realizacją to jest około 2-3 miesiące. Może być dłużej, wszystko zależy jak duży jest remont, jak duży jest dom i jak duża jest liczna ekipa, jak szybko pracuje. Także tak to wygląda. Ok. Ja na koniec sobie tylko zobaczę, czy już wszystko macie. Okej. No to chyba odpowiedziałam na Wasze pytania. Widzę, że ten temat jest fajny, gorący. Będę kontynuowała go we wtorek następny. Czyli to, o czym będę opowiadała, to jeszcze Wam w skrócie powiem. Teraz omówiłam, jak to zrobić bez projektanta. Powiem troszeczkę, jak to robić z projektantem. I omówię harmonogram prac budowlanych. Czyli jak po kolei wszystkie rzeczy zamawiać, na jakie produkty długo się czeka. Te wszystkie rzeczy, które musicie wiedzieć, nie? I tu jest ta lista zadań, którą dzisiaj zobaczycie, którą dzisiaj omawialiśmy. Ona jest też na podstawie książki. Mam nadzieję, że ona będzie widoczna, że mnie widzicie teraz. Aha, chyba tak. Bo ja mam zawsze takie trochę opóźnienie. Życzę Wam miłego wieczoru, inspirujących wnętrz, jak najfajniejszych pomysłów, znalezienia świetnej ekipy remontowej. Ktoś mi powiedział, że taka nie istnieje. No może nie istnieje, ale taka, żebyście Wy byli zadowoleni, żeby Wam zrobiła albo w czasie, albo w dobrej cenie, albo jedno i drugie, to co mówiłam ostatnio, albo żeby jakość była dobra, to wtedy troszeczkę potrwa. No ale żeby to wszystko Wam się udało i do zobaczenia we wtorek. Już nie będę przeciągała, także dzisiaj troszeczkę dłużej. Zobaczę sobie tylko, czy macie pytania. Patrycja. Pisze, tak i chyba będę pokazywać klientom na przykładach, czym różnią się widoki ścian i wiski bez renderu, a takie wiski po całej nocy renderu plus postprodukcja w Photoshopie. Mhm. Ostatnio mojej mamie tłumaczyłam, że takich fotorealistycznych to sam komputer nie robi. No nie robi, słuchajcie, wizualizacji sam komputer.
chociaż niedługo doczekamy takich czasów, że będzie sztuczna inteligencja robić to za nas i projektanci powinni się też do tego przygotowywać. Jednak no, to my to tworzymy, my wymyślamy i od nas dużo zależy, więc no, nie robi się to samodzielnie samemu. No i stąd się też bierze cena, więc już mam nadzieję, że po tym live'ie będziecie wiedzieli, skąd są jakieś tam ceny, jak to wychodzi, czy jak ktoś, nie wiem, zarabia 20 zł na godzinę, to chyba nie jest dużo. I pytanie, czy to jest ok, czy nie. Więc mam nadzieję, że teraz ceny za metr kwadrat nie będą Was przerażały, będziecie widzieli, że jednak to jest konkretny czas, który realizujemy. Podałam Wam też, jaki czas Wy musicie poświęcić, żeby to zrobić. Zastanówcie się, ile Wy zarabiacie na godzinę, ile Wy byście musieli sobie zapłacić. No a w przypadku, kiedy Was na to nie stać, to też właśnie podałam Wam opcję taką, że po pierwsze, no możecie korzystać z wszystkiego, co tutaj jest za darmo. Tego jest strasznie dużo. Niektórzy nawet nie wiedzą, ile tutaj jest treści, więc proszę, wejdźcie sobie na moją stronę, a szczególnie na grupę Urząd Swoje Mieszkanie z Agnieszką Pasiek-Adamek, bo tam to wszystko jest opakowane w moduły. Możecie przeczytać sobie książkę, możecie uczestniczyć w kursie, możecie sobie zatrudnić projektanta tylko na konsultacje, też o tym mówiłam, albo na miejscu gdzieś, albo zdalnie i porozmawiać i wtedy przygotować się, tak jak mówiłam, spisać sobie te pytania i to jest jakiś tam ułamek ceny, a możecie sobie też to zrobić. Albo możecie zrobić wszystko samodzielnie, ale wtedy się przygotujcie do tego, tak? Czyli odróbcie tą pracę domową. Te wszystkie lekcje, które po kolei pokazuję, żeby ten efekt Was zadowolił i żeby nie było takiej sytuacji, że nagle trzeba dodrukować pieniądze, bo ich jest za mało, ale maszynki do drukowania nie macie. Dzięki, do zobaczenia we wtorek. A, jeszcze zapraszam wszystkich z grupy Urządź Swoje Mieszkanie z Agnieszką Pasiek-Adamek na piątkowy live, który odbędzie się chyba w plenerze. Nie będę Wam raczej nic pokazywać, ale jak macie pytania, to koniecznie piszcie, tylko gdzie Wy macie pisać te pytania. No oczywiście na grupie Urządź Swoje Mieszkanie z Agnieszką Pasiek-Adamek, najlepiej pod postem ostatnim z ikoną live'a, Q&A. Do zobaczenia.